placówką, że raczej jakby rozwiązujemy sprawy związane ze szkołą i takim funkcjonowaniem szkolnym. Niemniej, jeżeli ktoś się zgłasza i ma problem, bo coś tam bierze, no to też może przyjść. Ale jakby zasada jest taka, że rzeczywiście rozmawiamy i jak on dostaje tą pierwszą opiekę tutaj u nas, natomiast jakby wychodzi zaopiekowany w takim sensie terapeutycznym, że wie, co dalej ma robić. U nas nie są potrzebne skierowania, więc może być przyjść się zapisać na rozmowę, tylko że obowiązuje rejestracja, jeżeli chodzi o naszą placówkę i wtedy z nim rozmawiamy w umówionym terminie, albo też dwa razy, nie dwa razy, ja mam dwa razy w miesiącu dyżur, ale tak naprawdę to jest co tydzień dyżur od 15 do 17 we wtorki od kilku lat, gdzie może przyjść ktoś bez rejestracji, od tak z ulicy i mam tutaj zawsze takie przygotowane odnośnie takiej diagnozy osoby, czy ona uzależniona, czy nie, tak jakby schemat, jak to ma wyglądać, żebym tam o niczym nie zapomniała. No i tak to sobie powolutku analizujemy. Na pewno na początku pytam, żeby pan powiedział coś o sobie. Teraz pan ma trudność, bo trzeba powiedzieć coś o sobie. Ale w jakim kontekście? Tak ogólnie, czy w ogóle to uzależnienie? Ogólnie. Aha, skąd pan jest, się... tak, skąd pan jest, no jak pana życie teraz wygląda, dlaczego pan się tu u mnie znalazł i też jakie są pana oczekiwania w związku z tym, że pan tu przyszedł. No to na pewno pytam, od kiedy pan bierze, prawda? Różne rzeczy. Zakładam, że jeżeli osoba do mnie przyszła, to jakby widzi problem. Bo jeżeli ktoś nie będzie widział problemu, to on nigdzie pomocy nie będzie szukał. A zdarzyło się przypadek, że ktoś nie widzi problemu i mimo wszystko trafi do pani? Nie. To musi być od razu z tego słowa, która szuka, szuka pomocy. I na pewno ja je wzmacniam w tym momencie, te osoby, tym, że przyszły. Więc już jest super, że one przyszły. Więc w związku z tym widzą problem, a skoro przyszły i widzą problem, no to zakładam, że chcą sobie pomóc. Więc jakby tu już jest no, ten pozytyw tej osoby, która do mnie przychodzi. Dlatego trzeba zawsze chwalić, że ktoś dostrzega problem i chce poszukać pomocy, gdziekolwiek. Obojętnie gdzie przyjdzie, ale ważne jest, że tam gdzie przyjdzie, to żeby ta pomoc, no bo tak, sama rozmowa tutaj jakby nie jest takim czymś, co pomoże, na pewno też pomoże, ale nie jest takim czymś, co zakończy branie, jakiekolwiek, ale jakby pokierowanie tej osoby, bo tak naprawdę taka osoba jest zagubiona, ona nie wie, co ma zrobić, no i szuka pomocy. I chodzi o to, żeby ona, wychodząc tutaj ode mnie, wiedziała, gdzie ma iść dalej. Nie jakby, w jaki sposób jakby tą swoją pomoc ma sobie zapewnić. I panu powiem, z jakiego rodzaju zadaje się te pytania, żeby też osoba słuchająca nie była wystraszona, jakby w takim sensie. Czyli na pewno zadaje się pytania w rodzaju, od kiedy pacjent, czy osoba, która przychodząca bierze. Jakie myśli pojawiają się, dlaczego bierze? Czy to jest po prostu od tak sobie, czy też na przykład jest w stanie depresyjnym i bierze wtedy? Czyli to też chodzi o to, czy to jest nawykowe, bez względu w jakim ja jestem samopoczuciu, czy też jest takie okazjonalne, bo takie okazjonalne branie, z tego łatwiej jest wyjść niż z takiego nawykowego. Czy mi jest dobrze, czy źle, ja po prostu biorę, bo jest wtorek, czy tam jest 17, ja zawsze o 17 biorę. Bo z takiego to już jest trudno. Co się działo, że ktoś wziął po raz pierwszy? Nie, kiedy wziąłeś po raz pierwszy, takie pada pytanie. Z kim wziąłeś po raz pierwszy, czy wziąłeś to sam? Reguła jest taka, że bierze z kimś. Tak? Czyli to jest jak gdyby psychologicznie rozłożona odpowiedzialność. No nie wiem, nie przypominam sobie, żeby mi się zdarzyło, że ktoś powiedział, że wziąłem sam, bo chciałem zobaczyć, jak to jest. Nie? Nawet z tylko marihuaną. Nawet z tym. Ktoś mu dał, razem zapalili, gdzieś tam byli na imprezie, ktoś poczęstował. Także to jest tak psychologiczne rozłożenie odpowiedzialności. Inni biorą, ja też. No i też jest taka z drugiej strony, nie? Ja biorę, ale jak ty weźmiesz ze mną, to jakby moja odpowiedzialność będzie w tym momencie mniejsza. Także wiadomo. Czy jest coś takiego, że mam jakby smaka na wzięcie? Czyli nastrój mam dobry, a mimo tego brakuje mi, nie? Tak jak mamy smaka na piwko, na alkohol, to tak samo możemy mieć smaka po prostu na narkotyk. To jest jakby taka jedna kategoria, taka potrzeba przyjmowania tego środka uzależniającego.
Druga rzecz, takie pytania, które muszę wiedzieć, to jest, czy mam trudności w kontrolowaniu. Czyli w momencie, kiedy palę jednego, na przykład dziennie, jednego tego skręta, ach, dzisiaj mam dwa, no to dzisiaj sobie zapalę dwa. Nie, czy też tak jak sobie założyłem, jakby nie przekraczam tej dawki. Tak jest z narkotykami i tak też jest z alkoholem. Czy na przykład idę na imprezę i wiem, że sobie jedno piwo wypiję, dopuszczam to jedno piwo, a się okazuje, że jednak dwa, jednak trzy, czyli jakby tracę kontrolę nad tym braniem, czy nad tym piciem, czy w ogóle nad uzależnieniem. To jest taka druga część. Trzecia część, trzecie takie, co mnie interesuje, to to, czy pojawiają się tak zwane objawy abstynencyjne. Czyli jak nie biorę, bo nie mam kasy, nie mam dostępu, załóżmy, czy coś się ze mną fizycznie dzieje? Czy trzęsą mi się ręce, czy jestem nadpobudliwy, czy się pocę, czy jakieś tam drżenie w żołądku mam, czy mam jakieś biegunki, wymioty, czyli jakby ta strona. Te objawy abstynencyjne, to jest trzecia działka. Czwarta działka to jest, czy mi się zmienia tolerancja na ten alkohol, czy na alkohol, czy na narkotyk. To znaczy, do tej pory mi wystarczył jeden skręt, a już te później dwa, a się okazuje, że później jeszcze może trzy. Czyli czy się zwiększa tolerancja, to jest taka dla mnie ważna informacja. Kolejna rzecz, czy dochodzi do tego, że ja już sam, bez towarzystwa innych, przyjmuję ten narkotyk, czy też zawsze poszukuję towarzystwa, bo są ludzie tacy i myślę, że z tymi jest łatwiej, którzy nie palą sami, nie biorą sami, tylko zawsze w towarzystwie. To jakby łatwiej jest, bo jak już ktoś dochodzi, wie pan jak to jest na przykład z piciem, jak już on sam pije do lustra, nie? To już jest bardzo źle. Ale jeżeli ktoś jeszcze tutaj na tyle się potrafi skontrolować, no to w miarę to jest dobrze. I moja wiedza na temat tego, czyli nie moja wiedza, tylko wiedza osoby, która do mnie przychodzi, czy ja jestem przekonany, że ja niszczę siebie, czy też uważam, że to jest nic takiego. No bo jeżeli ta osoba, która do mnie przychodzi, chociaż ta, która przychodzi, to raczej jest przekonana o szkodliwości. Bo jeżeli ja uważam, że to jest nic szkodliwego i że to służy zdrowiu i w ogóle lepiej się funkcjonuje, no to jakby tutaj trudniej jakby uzmysłowić sobie, że to jednak jest uzależnienie. I tak jak te wszystkie rzeczy się podzieli na takich sześć działów, o które pytam, to jeżeli występują trzy w ciągu roku i one się powtarzają, to możemy mówić o uzależnieniu. Ale wtedy osoba, z którą rozmawiam, dostaje taką informację, czyli nie dostaje informacji w rodzaju, że no nie wiem, czy to jest uzależnienie, nie jestem pewna. No taka jest zasada, że jeżeli trzy mają swoje potwierdzenie w wypowiedziach osoby, która do mnie przychodzi, to znaczy, że ona jest uzależniona. I teraz w momencie, kiedy to mi się potwierdza, no oczywiście, że jak są cztery, jak jest pięć, a jak jest sześć, bo to jest z sześciu takich działów, to jakby to uzależnienie jest silniejsze. Jeżeli jest powyżej trzech, co najmniej trzy są takie, czyli trzy, cztery, pięć, sześć, no to wtedy my, tak jak mówię, jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna, terapii uzależnień nie prowadzimy. Ale też osoba musi wyjść zaopiekowana terapeutycznie, jak to się mówi. Czyli generalnie dostaje informacje, gdzie powinna się zgłosić i gdzie jej na pewno pomogą. Myślę, że jeżeli ona trafi do nas po raz pierwszy i idzie gdzieś dalej, też jej będzie łatwiej niż w momencie, gdyby na samym wejściu, bez rozmowy, bo też się obawia tej rozmowy, nie wie, jak ona będzie wyglądała, na samym wejściu, bez żadnej rozmowy, gdyby od razu dostała kartkę, proszę iść tam do takiego ośrodka i tam, to jest ośrodek dla uzależnionych i tam będziecie rozmawiać. Także taka rozmowa się kończy właśnie tym zaopiekowaniem terapeutycznym, czyli najbliżej nas to jest Monar Piła. Na Niepodległości. Na Niepodległości, bo też mam dla tych wszystkich osób, które ewentualnie trafiają, właśnie taką karteczkę, nie?